Franciszek Kostrzewski. Pejzaż zimowy z kościółkiem. 1857 rok. Obraz malowany olejno na płótnie. Franciszek Kostrzewski, żyjący w latach 1826-1911, należy do prekursorów realizmu w Polsce. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, tworzył rysunki satyryczne oraz ilustracje literatury. Kształcił się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem Jana Feliksa Piwarskiego i Aleksandra Kokulara. Należał do warszawskiej cyganerii malarskiej. W latach 1849-1850 gościł w Kielcach w domu kolekcjonera i mecenasa młodych artystów Tomasza Zielińskiego, gdzie zapoznawał się z malarstwem obcym i udzielał lekcje rysunku młodemu Józefowi Szermentowskiemu. Pejzaż zimowy z kościółkiem należy do wczesnych kompozycji Kostrzewskiego. Ukazuje urok i powagę zimowego dnia oraz aktywność człowieka w zimowej przestrzeni. Powstał wkrótce po powrocie z kilkumiesięcznej podróży artystycznej przez Niemcy do Paryża, w którą malarz udał się w 1856 roku. Kostrzewski rzadko malował porę zimową, ale można odczuć, że inspirował się tutaj drobiazgowym realizmem malarstwa niemieckiego i holenderskiego, na przykład kompozycjami Pietera Bruegla starszego, Erta van der Nier, Henryka Werkampa, Jakoba van Ruysdela i innych artystów. Na pierwszym planie przedstawił pokryty śniegiem teren z ukośnie biegnącą drogą, którą podążają piesi i jadący na saniach. Widać tam również grupę ptaków odpoczywających przed dalszym lotem. Nieco głębiej widać bezlistne drzewa w otoczeniu zarośli, wyraźnie odcinające się od partii nieba, bryłę niewielkiego kamiennego kościółka, wiatrak i spichlerz. Ponad ciemną, zamgloną linią horyzontu rozciąga się wysoki obszar zimowego nieba pokryte szarymi obłokami, rozjaśniony pośrodku przebłyskami słońca. Warstwa malarska została przez artystę ujednolicona i wygładzona, przypominając gładką emalię. Obraz można oglądać w stałej ekspozycji Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej przy pałacu w Kielcach.